Rozmowa poranka. 12 minut po 9. Łukasz Zych z Biura Prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Święto Metropolii przed nami. 6 urodziny już, kto by pomyślał. No można by świętować hucznie, ale Metropolia woli świętować kameralnie. To znaczy tak trochę tu, trochę tam. Trochę tak, trochę tak. Tak, to znaczy nie wszystko w jednym miejscu. Takie makroświętowanie w mikroskali. Jutro i pojutrze, 1 i 2 lipca, dajemy Państwu 134 powody do podróży, mianowicie organizujemy w ramach święta kierunek GZM 133 mikrowyprawy i jedno wydarzenie specjalne. No to zacznijmy od samego początku, bo to świętowanie rozpocznie się tak wcześnie rano, że niektórzy to w ogóle sobie nie wyobrażają, jak świat o takiej porze wygląda. 4:36 na wzgórzu zamkowym w Będzinie. Macie obaw, czy ktoś tam w ogóle wstanie i czy ktoś przyjdzie? Staną na pewno nasi pracownicy. To tak. Nie, jesteśmy przekonani, że goście też dopiszą. Chcemy zacząć wschodem słońca nad Metropolią. Myślę, że wzgórze zamkowe w Będzinie, zamkowa wieża to idealne miejsce do tego, żeby podziwiać wschód słońca. Później też od rana do godziny 12 wiele rzeczy na wzgórzu zamkowym odbywać się będzie. Zaczynamy o wschodzie słońca i świętujemy 41 godzin, czyli mniej więcej do zachodu słońca w niedzielę, a 41 w naszym przypadku to liczba symboliczna, bo 41 gmin tworzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. O to zaraz o pozostałą symbolikę też zapytamy. Zostańmy na chwileczkę w Będzinie. Będzin ma plażę miejską. Spływy kajakowe, tak? Będą spływy kajakowe w sobotę właśnie z rejonu plaży miejskiej do bulwarów Czarnej Przemszy w centrum Będzina, ale na plaży miejskiej sporo będzie się też działo drugiego dnia naszego świętowania. W niedzielę na plaży znajdzie się Escape Room i będzie to też taki punkt startowy gry miejskiej, która poprowadzi nas najciekawszymi miejscami Będzina. Choć jeśli ktoś nie ma siły, by wiosłować, to na kanał Gliwicki na przykład może się wybrać, bo tam będzie pływanie już takie bez wkładania w to energii. Kanał Gliwicki konkretnie w Pławniowicach. Tam specjalny statek wypłynie. Będziemy pływać między Pławniowicami a Rudzińcem, tym sposobem poznawać historię tej gminy, pełnej przepięknych zabytków i przyrody położonej na zachodnim krańcu metropolii. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć o Metropolii czegoś nowego, to czy on się dowie czegoś na przykładzie tego właśnie wydarzenia? No bo umówmy się, wszyscy po tej Metropolii jeździmy, wszyscy ją znamy, mieszkając tutaj już od lat. Pytanie, czym Metropolia jeszcze może zaskoczyć? Myślę, że jest wiele takich miejsc, które rzeczywiście mijamy na co dzień i znamy, ale na przykład do wnętrz tych miejsc, do jego zakamarków dostępu nie mamy. I takie wycieczki, takie mikrowyprawy też mamy w programie tegorocznego kierunku, bo będziemy chociażby zwiedzać zakamarki lotniska w Pyrzowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie czy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Ta filozofia, która nam przyświeca, to organizowanie mikrowypraw do miejsc, które są blisko, które są w jakiś sposób wyjątkowe, ale które może nie do końca są znane i nie do końca jesteśmy świadomi ich walorów. To jest zresztą coś, co zostało z nami po pandemii. To był taki czas, kiedy trochę byliśmy zmuszeni do tego, żeby odkrywać to, co najbliżej nas, to, co nietuzinkowe. My proponujemy to jako taką podstawową formę turystyki, mikroturystykę. Chcemy przekonać, chcemy pokazać do tego, że Metropolia to nie tylko dobre miejsce do mieszkania, pracy czy nauki, ale również do spędzania czasu wolnego. Nie chcemy cię, Łukaszu, egzaminować z tych 130 kilku wypraw, 133, tak? Ja jestem gotowy. Czy znasz wszystkie? Ale program jest świetnie rozpisany na kierunek gzm.pl. To te niedostępne na co dzień, to jest ta zakładka, o której wspomniałeś przed chwileczką, do których nie można dotrzeć sobie każdego dnia. Tak, mamy na stronie program, mamy wyszukiwarkę, możemy sobie tematycznie wybrać na przykład niedostępne zakamarki na wodzie, na rowerze albo dziedzictwo poprzemysłowe chociażby i filtrujemy sobie w ten sposób program, możemy znaleźć to, co rzeczywiście nas interesuje. A właśnie o tym rowerze dziś rozmawiamy od samego rana, to do rowerów wrócimy za moment i od rowerów rozpoczniemy ciąg dalszej rozmowy. Jutro i pojutrze, w sobotę i w niedzielę, 6 urodziny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łukasz Zych z Biura Prasowego GZM jest naszym gościem. Pytaliśmy o rowery przed momentem, to teraz trochę ten temat rozwijmy. Jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze po Metropolii, no na razie jeszcze nie po tym metropolitalnym. Na ten czekamy. To gdzie się wybierze?
Mamy w programie kilka mikrowypraw, kilka rajdów rowerowych. Największy chyba to ten po gminach, miastach pod regionu Tyskiego. Tam mamy dwie pętle wyznaczone. Taką krótszą dla tych, którzy jeżdżą bardziej rekreacyjnie i dłuższą, dla których, nie wiem, 100 kilometrów nie jest wyzwaniem. Obie te pętle ruszą w tym samym czasie, w tym samym miejscu, na górze Klimont w Lędzinach i pojadą albo w stronę Bierunia i Mielina, Chełmu Śląskiego, albo tutaj w stronę Mikołowa, Tych i południowych dzielnic Katowic. Poza tym gmina Gierałtowice, gmina Ruda Śląska, miasto Ruda Śląska zaprasza na rajdy rowerowe po najciekawszych miejscach u siebie, które mają i które chcą pokazać gościom i też mieszkańcom metropolii. A to będą wycieczki po ścieżkach rowerowych, czy trzeba na coś bardziej wymagającego, ekstremalnego się nastawić? Jeśli będzie coś wymagającego, to odległość. Będziemy jeździć po takich drogach, gdzie sama jazda nie sprawia większego problemu. Teraz pomówmy może o tym, co to święto może dać. No bo tak, metropolia i to wiadomo, ma problem z tym, żeby raczej ludzie stąd nie wyjeżdżali niż tu przyjeżdżali. No, akurat więcej ludzi z metropolii się wyprowadza niż tu się wprowadza. Czy to jest jakiś sposób, żeby pokazać metropolię właśnie w ciągu 2 dni, żeby wypromować ją wśród tych, którzy tu nie mieszkają? Z jednej strony to jest na pewno okazja dla tych, którzy już tu mieszkają, do tego, żeby się po prostu poznać i razem poświętować i też jakby wzbudzić taką pewną świadomość, że jesteśmy mieszkańcami metropolii. To poczucie identyfikacji jest dla nas ważne. Żeby nie wyjechali, o to chodzi. I żeby dobrze się tutaj czuli, żeby im się nie tylko dobrze mieszkało, pracowało, uczyło, ale właśnie też spędzało czas wolny. Oczywiście zapraszamy też na te 2 dni na kierunek GZM osoby spoza metropolii. Kto wie, być może będzie to okazja, żeby rzeczywiście spojrzeć na metropolię jako na region bardzo ciekawy też pod tym względem. Czyli informacja, taka wiadomość również poszła poza metropolię, żeby świętować akurat w metropolii? Dokładnie tak. Wszyscy są mile widziani. Jak to będzie wyglądać technicznie, jeśli chodzi o zapisy, rejestrację? To jest święto darmowe, bezpłatne. Wszystkie wydarzenia są darmowe. Co więcej, z okazji metropolii przygotowaliśmy tę możliwość, by uczestnicy tego święta mogli podróżować po regionie bezpłatnie autobusami, trolejbusami, tramwajami Zarządu Transportu Metropolitalnego. Aby z tego skorzystać, wystarczy ze strony internetowej pobrać specjalny kupon i mieć go ze sobą w czasie jazdy, czy to wydrukowany, czy po prostu na telefonie. Na większość wydarzeń obowiązywała, czy obowiązuje rejestracja. Ciągle sporo jest miejsc wolnych na poszczególne wydarzenia. Wszystkie informacje o tym, jak się rejestrować, są na stronie internetowej www.kierunekgzm.pl. Łukasz Zych mówił, że przygotowany na wszystkie odpowiedzi, to się zapytam słowem zacytowanym z waszej strony, czy warto bać się kosmatki owłosionej? Nie warto, ale warto ją poznać. Kim ona jest w ogóle, powiedz nam. Na stronie internetowej celowo mamy mylące zdjęcie. Mamy tam zdjęcie wiewiórki. A to nie jest wiewiórka, choć kosmata, tak? To nie jest to. Zdradzę tylko, że kosmatki owłosionej trzeba szukać raczej w świecie roślin niż zwierząt. Proszę bardzo, no to trzeba sprawdzić. A może bardziej niż to kosmatki? To siemianowice śląskie dodajmy. Może bardziej niż kosmatki to się pogody trzeba bać, bo prognozy są różne na ten weekend. Macie jakąś alternatywę na wypadek, gdyby pogoda nie zagrała? Ja myślę, że do eksplorowania, do przygody, do podróży, do tych ciekawych miejsc. Nie ma złej pogody, może być co najwyżej nieadekwatny ubiór. Rzeczywiście może się zdarzyć tak, że jutro będzie odrobinę padać, więc być może przyda się parasol, ale jestem przekonany, że ten ewentualny niewielki deszcz nie zabierze radości uczestnikom święta. Łukasz Zych, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Przed urodzinami metropolii był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję. Radio M 107,6 FM.